Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa Szlacheckiego Dworku w Przepiorowie w gminie Iwaniska. Budynku, w którym w XIX wieku mieszkał po powrocie z zesłania za udział w powstaniu listopadowym generał Ignacy Prądzyński, a do niedawna mieściła się w nim szkoła i filia biblioteki, siedzibę znajdzie Centrum Rehabilitacji. Powstaje Centrum Rehabilitacji Pomocy Rodzinie, koszt około 7 milionów złotych, czy jest 65% zewnątrz Polskiego Ładu, natomiast 35% środków pochodzi z budżetu miasta gminy Iwaniska. I też będzie to zadanie oddane do końca marca lub tego roku, lub przyszłego roku, do marca 2025 roku. I wraz z zagospodarowaniem częściowo terenu, parkingi, część ogrodu będzie odnowiona przy tym dworku. Tak. Ekipa wykonująca zadanie prowadzi równocześnie pracę wewnątrz i na zewnątrz budynku. Trwają prace wykończeniowe w środku budynku. Mamy już pomalowane pierwsze piętro. Parter jest na etapie zaawansowania w gładziach, przygotowujemy się do malowania, także już jesteśmy na finiszu. Na zewnątrz trwają prace związane z drogami, chodniczkami i przystępujemy właśnie dzisiaj do tynku zewnętrznego elewacji obiektu. Instalacje wszystkie są już wykonane. Zostało tak naprawdę do powieszenia jeszcze biały montaż, czyli tam umywalki, różnego rodzaju baterie. Także środek jest dosyć bardzo zaawansowany. Zostało nam do położenia jeszcze wykładziny, ale czekamy na odpowiednią wilgoć podłoża. Myślę, że pod koniec sierpnia przystąpimy do położenia już wykładzin PCV, bo glazurę oraz gresy mamy już zrobione. Firma wykonała już parkingi dla samochodów i rowerów, rondo, drogę pożarową i chodniki. W najbliższym czasie budowlańcy zajmą się tarasem i chodnikami od strony południowej. Zaawansowanie i szybki postęp robót gwarantują, że niebawem prace budowlane zostaną zakończone. Planujemy oddać budynek do końca tego roku. Z nowoczesnego centrum rehabilitacji będą korzystać mieszkańcy domów pomocy społecznej i osoby z zewnątrz. Dla pensjonariuszy na zewnątrz chcemy też. Dla dwóch domów pomocy społecznej w Przepiórowie, domu pomocy społecznej w Egiełzowie. Jerzy Strzyż, STV Info.